Dzień dobry, mafinki, witam was w kolejnym odcinku serii Until Dawn. I skończyliśmy dokładnie w tym samym momencie, czyli poznajemy Josha, czyli Mistera Robota, jednocześnie będącego bratem Beth i Hany. Jest on skomplikowany, rozważny i kochający. Dobra, lecimy dalej z fabułą. Przecież się tu wychowałeś, tobie powinna się kłócić. Ja nie słyszę dźwięku. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Kopsnij mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle że drobne zostawiłem w innej kurce. Ups. A to śmieszne. No, mordeczki. Jak wspinaczka. Przydałby się ktoś do bagaży, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Poszło całkiem nieźle. Chociaż trochę strasznie, wiesz, w sumie. Dziwnie być tu z powrotem. No nie. Znowu ten psycho creeper patrzy na nas. Rozkręcamy tę bibkę czy jak? Nie wie. Dobra. Poplotkujemy trochę. Ty, Matt i Emily są razem, co nie? Na to wygląda. Dobra, co na to Mike? Jestem pewien, że też ma ręce pełne roboty. Kumasz. Kurde, cholerny szajs. Zamarz? A jakże? Może jest jakieś inne wejście? Od cholery, tyle że zamknięte. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. No właśnie. Chyba, że cię zgłoszę psom. Panie przodem, wodzu. W ogóle ten Josh, on jest taki... Cześć, taki dziwny. Cześć, Chris. Dobra. Ashley mówiła wcześniej, że trochę dziwnie się czuje będąc tutaj, a my się chcemy spiknąć z Ashley, więc jakby będziemy podzielali jej zdanie. Wszystko u ciebie gra? Tak. No, poza tym, że jest zimno i że to miejsce mnie z lekka przeraża. Tak, no trochę dziwnie znów to być, nie? No. Aktualizacja statusu, okej. Okay. W ogóle, kiedy klikniemy sobie R1, to pokazuje nam się takie menu i tutaj w ogóle też widzicie, jak wygląda obecny status w związku z innymi postaciami. I tutaj teraz sterujemy Chrisem, zresztą jego głowę widzicie po prawej stronie. No i co, jakby najwięcej relacji ma właśnie z Ashley i z Joshem. I ogólnie w trakcie przebiegu gry, ze względu też na to, w jaki sposób wybieramy rozmowy, w ogóle jakie czynności wykonujemy i tak dalej. To tego. No to jakby te paseczki się zmieniają. Tak samo wydaje mi się, że chyba też cechy charakteru mogą się w pewnym momencie zmienić. Więc tak, Chris jest bardzo ciekawski, jest dowcipny, jest dobroczynny, jest szczery. Dobra, tu są znajdźki, więc tego na razie jeszcze wam nie będę pokazywać. Dopiero w momencie, kiedy będziemy, wiecie, znajdowali po prostu w trakcie gry. Nie chcę wam czytać wszystkiego naraz, no bo też nie chcę wam psuć tej rozgrywki. No a gram na tym samym... O, ty kutasia, że Ashley jest moja. No i zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Dobra, chodź Josh, idziemy. O. Niby taka zwykła szara gąska, a jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? You what, mate? You what? Ej, ona jest moja! To czekaj, to my jej bronimy? Też nie, no jest ruchable, to twierdza. Wiadomo. Kiedy wiadomo. W końcu dobierzesz jej się do majtek? Uważaj, bo się uda. Ogarnij się, laska w zasadzie spędza z tobą cały swój czas. No tak, ale tylko się kumplujemy. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, skumaj. Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Oje. I Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie gentleman. A teraz bierz się do roboty. O Boże, czy tak wyglądają wszystkie męskie rozmowy o laskach? Stary, kiedy to bierzesz się do majtek? Dawaj! You go, boy! Dobra, zgadzam się, dobierzemy się do majtek. Pokaż bazę, ziom. Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będzie cię w uszy. Oje! Okej, okej, pojąłem. Jezu. Aktualizacja statusu. Bardzo mnie martwi, jak się to pokazuje. Łamać do chaty moich starych?
Ja nie mówię, że mam plan. Brzmiałeś, jakbyś miał. Lepiej się postaraj, wodzu, bo inaczej cztery urocze damy odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej to pan sobie nie pobzykasz. No, racja, zimne tyłki są najgorsze. Ale podsumował, dobra, widzę, że tam jest jakaś siekiera, jest skrzyneczka, ale chcę dojść do końca, czy tutaj, wiecie, nie ma czegoś innego. Dobra, nie ma jednak. Josh, co mi się z drogi? Dobra, to ja najpierw wezmę siekierkę. To jest chyba ważniejsze. Muszę włączyć GPS-a. W końcu mam okazję. A nie ma. Staniesz nawijać o telefonie? Ale czemu? Nic, tylko w kółko o nim gadasz. Stary, on ma tyle wyczesanych funkcji. A masz tam jakąś apkę, która pomoże nam wejść? Nie. A taką, dzięki której pobzykasz? A tak się składa, że mam. Nie masz. Odpowiedź brzmi, że nie masz. Jakby pojechał. Ej, ale tutaj była siekiera i jej nie ma. I mnie to martwi. Ale widzę, że w ogóle nie zwrócił na to uwagi, tylko się na to patrzył. No. Ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. No, pchaj. A, prawym, dobra. Szuruburu, dawaj! Jeszcze! Jeszcze? Nie, styknie. Nie no, zajebiście. Nie ma jak to się włamać do swojego domku, nie? Zimowego. Żyję. Mogłem bardziej uważać na zdjęciach ze wspinaczki. Chodzi o WF? Tak, wiesz, wspinaczka po linie. Jest. O, a to ja? Nie sądzę. Jebło prądem. Masz. Użyj tego. No nieźle. O, Chris, wiesz, mam zarąbisty pomysł. Tak? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i... Czekaj, Mikuła, chcesz nim sobie pojeździć pod pachami? Tak, jest w sprayu. A, no tak, teraz kuma. Miota, co? Skupi pomysł. Tak, jak nie traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk, psiki po sierżancie. Papa, zamarznięty zamku. Bingo. Czemu nie spalą tak domu? Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie po ciemku, Chris? Jak dla mnie. Postaram. Zatem z Bogiem, pielgrzymie. On jest dziwny. Ale nie, ogólnie, jeśli mamy zapalniczkę, no to hello, czemu nie mogliśmy po prostu, wiecie, tą zapalniczką przy tej kłódce czy czymś, żeby ją odmrozić. A nie trzeba chyba, kurde, sprayować wszystkiego. Dobra, tam jest znajdźka jakaś. Jeszcze się rozejrzę tutaj, na pewności. Okej. Czy to leży totem? Tak, to leży totem. Okej, totem jest żółty, więc jest chyba totemem pomyślności, jeśli dobrze pamiętam. Jednak nie, to był totem straty. Czyli z powodu jakiegoś wybuchu zjarała się Emily. No cóż, nawet mi nie szkoda. Nawet mi nie szkoda jej, bo ja jej naprawdę nie lubię. Nie lubię tej postaci. Jest strasznie wredna i niemiła. Okej. Fragment gazety jakiejś? Co my tu mamy? Były woźny skazane za podpalenie. Poprzysięga zemstę na rodzinie potentata filmowego. Wiktor... A, z szokami. Został wczoraj wyrokiem sądu skazany na 16 lat więzienia za umyślne podpalenie, którego dopuści się w Blackwood Pines. Milgram przez 28 lat pracował jako woźny w starym hotelu na górze Blackwood, jednak został zwolniony, kiedy nieruchomość kupił Bob Washington, filmowiec Hollywood. Ku zaskoczeniu zgromadzonych na procesie, po usłyszeniu wyroku wzburzony Milgram zaczął wykrzykiwać wulgarne komentarze i groźby pod adresem ciężarnej żony filmowca, Melindy Washington. Nazwał ją jebaną kurwą. Przysiągł też, że dopadnie kobietę, jej jebanego męża i bachory oraz sprawi, że będą cierpieć. No nieźle. Dało się zauważyć, że kobieta źle znosi okrzyki Milgrama. No kurde, no nie dziwię się.
Po procesie przyzna, że choć groźby podpalacza ją zdenerwowały, to wierzy w wymiar sprawiedliwości i ufa, że uchroni on zarówno ją, jak i jej rodzinę przed zagrożeniem. Okej, okay. To jest w ogóle z czerwca 1997, no to sporo czasu minęło. Okej, okay, czy jest coś jeszcze? Nic. Dobra. Chodź, Chris, idziemy dalej. Dobra, tu są jakieś drzwi, ale czy tutaj coś jeszcze jest? Tutaj w tej grze trzeba robić explore. Dobra, tam jest totem, który my podnieśliśmy już. Okej. Okay. Dobra. Domek. Okej, tam jest korytarz. W ogóle tak, wiem, że ta postać trochę dziwnie chodzi, ale no, takie jest sterowanie. Okej, jakiś dziwny obraz. Tu są jakieś drzwi? Nie. Więc tak, mój Chris będzie się trochę bardzo tak w dziwny sposób kręcił. No ale cóż. O, nieźle. A, rodzinne zdjęcie. Hannah, Beth, Josh i ich rodzice. Okej. O tak, kocham jak się drzwi same zamykają. Co to było? I love it. Po prostu, I love it. Jeszcze tutaj ta głowa jakiegoś kozła czy czegoś. Nie, no super. Uwielbiam takie klimaty. Mam nadzieję, że to był podmuch wiatru, chyba że ktoś zdążył tutaj wejść, no ale przecież zamek jest zamarznięty. Więc no chyba nie bardzo. Jezu, nie lubię jak tak jest. Dobra, łazienka jest chyba na górze. Oh my god. Dobra, przyspiesz, Chris. A, okno jest otwarte w ogóle. Nie, no przecież górą nikt nie mógł wejść. A czy mogę je zamknąć? Zimno naleci. Nie, Chris nie może zamknąć, okej. Okay. Dobra, ja nie wiem, w którą stronę jest łazienka, nie pamiętam. Spróbujmy iść tutaj. Tu gdzieś wejdziemy? Nie. Chodź, Chris, pozwiedzamy sobie Javierę. A tu? Nie. Strasznie ciemno. Oh my god. Co jest łazienka? O! To jakiś szop chyba! What the fuck? Ta, Bosko. Jak on tam wszedł i zamknął ze sobą tą szefeczkę? Jezu! Tyłki nam już tu zamarzają! Ale masakra, o! I nie spali drewnianych drzwi, robiąc coś takiego w ogóle. Pozdro. Dzięki, dzięki, dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mnie szuk. Kurwa. Ale mnie to bydle wystraszyło. Ale to ogromne było. Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. O, to tylko śliczny mały rosomak. Mały. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz mężczyzną. Ale ja też się wystraszyłem. Nie ma to jak w domu. Ja tam znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpalogi. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordy wy moje! Cześć! Yo. Hej! Siema. Czym chata bogata, ziom. Tak jest. Popsykali się i poszli. Aktualizacja efektu motyla, aha. O mój Boże, chyba się pożygam. Nie robię. Próbujesz go tam połknąć, czy co? M. Serio, musi się z tym aż tak obnosić? Naprawdę, nikt tu nie chce ci go zabrać, mała. Przepraszam, mówiłaś coś do mnie? Ojej, nie słyszałaś? Za głośno się łajdaczyłaś. Ktoś tu chyba ma ból dupy, że się nie załapał. Uważaj, bo jesteś czymś więcej niż przygodą. Normalnie tab malu krowo. Nazwałaś królową balu krową, się przejęłam.
No, Emily, ty ją zaatakowałaś pierwsza, więc ogarnij się, laska. Em, daj spokój. Stór dziubno! Nie wtrącaj się, przygłupie! Uważaj sobie! A co? Tylko tobie wolno go uciszać? Mamy nie tykać twoich zabawek? Co za tępa dzida? Ta jasne. Gówno mnie obchodzi, co ty myślisz. Przynajmniej myślę. Średnia 5-0. Wspomnij to sobie, jak będziesz dupą szukać pracy, suko. A po jaką cholerę oceny komuś, kto potrafi wykorzystać swoje naturalne walory? Proszę cię. Gdybyś swoim cienkim kuprem nawet czerstwej buły nie ugrała. Mówisz serio? Myślisz, że to dla mnie obelga? Ta suka jedzie na jakimś kraku, czy co? What the fuck? Dobra. Dobra, ogarniamy naszą loszkę. Przeginacie. Na cholerę tak skaczecie sobie do gardeł. Właśnie, Em. Po co chcesz się szarpać o byłego faceta, co? Starczy! Ludzie, nie po to tu jesteśmy. To nam nie pomaga. No. Na to liczyłem. Cut face. Możemy ze sobą wytrzymać 10 minut, to może trzeba zrobić przerwę, co? Mike, weź obczaj tę chatkę dla gości, co o niej mówiłem. Okej, jasne, spoko. To co, idziemy? Byle dalej od tej kurwy. Idźcie ścieżką na wprost. No dobrze, że już poszli. Ma sekre. Dobra, Josh. Może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? Ha? No torba, ta mała w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przywrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No, znaczy, ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana, designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba? Boże, Em, może o niej po prostu zapomniała. Serio, myślisz, że nie wzięłabym torby? Ja tak czy nie? Ale ona jest okropna dla niego. Musiałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Biedny Matt. Chodź, skarbie. Zajmie nam to moment. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. Okej. Przynajmniej coś porucha, chociaż tyle dobrego. Dobra, ja idę się wykąpać. Seksportacja. Już mi pasuje. Ja pierdolę. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka to najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałaś. O ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą się wam. Gwiazdy porno? Oglądałbym. Z bok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. O, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Mhm. Miłej zabaw ze świrami. A, jeszcze jedno. Odpalcie generator, żebyście widzieli, gdzie idziecie. Ciemno tam jest. Dobra, przyjąłem. No kurde, jest noc, nic innego, że jest ciemno. Ze mną flirtował. Okej. Marzy ci się trójkąci? O, serio? Co? A to zboczuszka. Zboczuszka z tej Jessiki. I głupia. Czekajcie. Jeszcze tutaj muszę róg sprawdzić. Nie, ale nic nie miga, dobra. Idziemy z naszą loszką do romantycznej chatki. Żeby porobić fikumiku. Oh my god. Nie, tylko ławki nie zjemy. Ziup. Nie, dobra. Chodź, dziebucho, idziemy. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś super daleko. Zaraz tu zamarznę. Na to akurat mogę coś poradzić. No, no, ciekawe co? No, mam kilka pomysłów. Celowanie tą latarką jest mega ciężkie. O, muszę mieć taki, taki duży strumień światła. O, teraz jest klasa. Oho, jest furteczko. Aha, czyli tam jest jeszcze droga w bok.
Ha. To coś chyba potrzebuje zasilania. Josh chyba mówił coś o generatorze? No, Rachel, że mówił. Czekajcie. Nie. A gdzie się migło? Mike! A może zakończyć tego gienka i... O nie, to ten! Jaki gienek? Czarny? O. To ten zagrożenie. Okej, aż się dostała w twarz od jakiegoś psychopaty z maską. Czyli to jest pewnie... Mike, znajdziesz kiedyś ten generator? Ten, co nas podglądał. No dobra, zobaczymy. Okej, no i hec. Boom! Nieźle, Michael. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Oh yeah. Mój ty czarodzieju. O kurwa. Już raz przeszłam tą grę, ona po prostu dalej jest bardzo straszna. Ja się w ogóle bardzo boję zawsze. Oh my god, dobra, lecimy z koksem. W ogóle to jest dziwne, że trzeba mieć guzik, przecież tu... Sezamie, aha, w górę, dobra. Niezłe, prawda? Tak, pełen wypas. Totalnie. Dostarczam hity. A, bo na muzyczkę odpaliła. No okej, chodź Ocha, idziemy. Podekscytowany? Jakoś nie wyglądasz. Jestem teraz taki podjarany. To nasza mała przygoda. Sekskapada. Sekskapada, what the fuck. Jezu. A, ona taką romantyczną muzykę włączyła, okej. A to dziocha. Zobacz, taśma policyjna. Po Hannah i Beth. Dziwne, że jeszcze nie posprzątali. No wiesz, śledztwo wciąż jest otwarte. Teraz to mnie ciarki przeszły. No i koniec ich zruchania. Bledło to pamiętam. Widzę wszystko jak przez mgłę. Wiesz, ja to pamiętam tak. Wycięliśmy kiepski, bezmyślny numer, przez który Hannah i Beth nie żyją. Ej, ale to przecież nie nasza wina, że pobiegły do lasu. Ta. Kto mógłby wtedy przewidzieć, że zrobił coś tak głupiego? To banda nastolatków, hello. No ale no... Ja ten prank zrobiłam, w sensie Mike zrobił ten prank. No bo ten, jak on jej wysłał ten... Boże, no chodźże. On jej wysłał ten liścik, nie? Że bez koszulki wygląda... O kurwa. Słyszałeś to? Chyba coś... Słyszałem. Tak. This is creepy as fuck! Dobra, idźmy szybciej do tej chateczki, błagam. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania sobie czekolady. Jess! Boże. Hej, Jessica! Tak, żyję! Nic mi nie jest. Wow, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? Nie połamałaś sobie nic? Z tego co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Okej. Okay. Dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Jak ona ma 7 kończyn? Dobra. Heroicznie. Chcę poruchać. Dobra, idę po ciebie, nie ruszaj się. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Ona tego nie widziała? Hej, przystojniaku, pomożesz mi ruszyć ten wózek? Oh my fucking god. No, pchajże! Jej! Udało się! Hej, nasze sobie wyobrażałem. Nasze wspólne jęki.
A tam jest kupa gościu za nami. Jezu. Idźmy stąd jak najszybciej, proszę. Ale to strasznie creepy wygląda. Ej, 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 ej! Kurde! O mój Boże, wszystko okej? Co to? Zwózek. Tak. Okej, nic mnie jest. Nie miałam tego quick time event, jak grałam pierwszy raz, więc tak... What the fuck, co się stało? Okej, ale jesteśmy, żyjemy. Ja pierdzielę. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze. Ścieżka, a takich dreszczy nie lubię. Ja ci pokażę jasną stronę dreszczy. Ale też na miejscu, świntuchu. Nie wiem, czy ja dobrze idę, ale pewnie są 200... O, proszę bardzo! Proszę bardzo! Ha, ha, ha. No ej, ale tu o. Kiep. Kapka, ekscentryczne miejsce na palenie. Jest świeży. Ciekawe, kto tu był. Okej. What the fuck? Wow. To miejsce jest takie muzealne. Jaskinia szamana. Pozostałości po rdzennych Amerykanach. Na pewno nie jest to wystawa rozkochanych w sztuce górników. Nie, nie, to chyba jakaś świątynia czy coś. Świątynia? Czego? Creepy. Ja już nie chcę tu być. Chcę iść do domku. O! Fuck! Tak, było blisko. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP. Może lepiej już chodźmy stąd, co? Chodźmy stąd, a idziesz prosto, nie? Pozdro. Jest. Strasznie przytulne to miejsce. Aha, wszędzie jest danger zone. Extreme Rockfall Danger, Collapsed Support, coś tam, aha, Rust. O matko boska. No, creepy. Dobra, chodźmy, jak przyspieszmy. Znowu jest rozwidlenie, czy mi się wydaje? Nie. Nie, ściana jest po prostu, okej. Jest, wyjście w końcu! Fuck yeah! Ja już chcę stąd iść. Chodź, chcę stąd iść. No dobra, teraz to gdzie mam iść? Czekajcie. Tu jest ścieżka. Fajne jest to, że Jessica ze mną idzie. O kurwa, to tem. Ogólnie znajdowanie totemów to nie wiąże się z niczym miłym, bo naprawdę większość z nich jest taka... Oj, nie to. Bo większość z nich jest taka, no, niezbyt miła. Żółty. Strata jakaś. O. Nie wiem, co to było, ale coś spadło na jakąś siatkę. Okej, nothing to do here. Let's go. Naprawdę, co coraz bardziej mi się odechciewa tych romantycznych chwil z Jessica. Aha, tu jest coś... O, jest! Kabin! Kabin, czyli taki dom... No, Mike, chodź. Ja wiem, że sterowanie jest bardzo niewygodne tutaj, ale damy radę. Tap. No, idź, Jocha, idź. Myślałam, że to będzie raczej chatka Baby Jagi. Czekaj, aż zobaczysz sypialnię. O, planujesz rzucić na mnie jakieś nieczyste zaklęcie? Mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie zbłonął na stosie za... O, teleskop! Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki, popatrzymy na chatkę. Wow. Co jest?
widziałam kogoś w chatce. Bo... Tak, niech spojrzę. Ja się odwróciłam, bo ja wiedziałam, co tam będzie. Tak. No, niefajne. Dobra, ale chcę iść stąd, już błagam, już stąd iść. Jazz. Ale muszę tam zajrzeć znowu. Czekajcie, a to... Hej, Jazz. Mhm. Trzymaj się blisko, okej? Okay? Co jest? Nic, tylko tu jest napisane, że w okolicy czasem grasują niedźwiedzie. Dobra. O, Michael, wiem, mam mega pomysł. Jaki? Chodźmy przytulić misia. No proszę, proszę. Misia może to wkurzyć. Skupia, masakrę. Blackwood Pines, gatunki zwierząt występujące w okolicy. Wilk kanadyjski. Ten potężny drapieżnik, występujący w wielu legendach i podaniach ludowych, poluje na łosie, karibu i jelenie. Jest też w stanie zaatakować nawet większe zwierzęta, zwłaszcza jeśli są ranne. Prawo Alberty zezwala na odstrzał wilków pojawiających się w terenie prywatnym. W Blackwood Pines ich liczebność jest ściśle kontrolowana. Niedźwiedź gryzli. Duży, wszystkożerny ssak, który doskonale radzi sobie z poszukiwaniem pożywienia i nie pogardzi żadnym posiłkiem. Szczególnie upodobał sobie ryby, łososie, okonie, pstrągi. W związku z czym często można go spotkać w pobliżu rzek i górskich strumieni. Jest bardzo niebezpieczny, ale stosunkowo rzadko atakuje ludzi. No okej. Okay. Wapiti górski. Przepiękne ssaki z rodziny jeleniowatych pojawiły się w tych terenach kilka tysięcy lat temu, choć zazwyczaj są łagodnie usposobione, dominujące samce, byki, broniąc swych samic, zachowują się agresywnie i potrafią dotkliwie zranić lub stratować potencjalnego intruza. Okej. Okay. Muszę tego podejść znowu. No, Jazz, wsuń się. Wsuń się, laska. Dobra, nic tam nie ma. Okej, to jak ja mam wrócić? Tędy? Czekajcie, bo ja się zgubiłam. A, tu jest jakaś ta. Okej. Okay. Dobra. Jezu. Ja się boję tego momentu, co boję tego. Przepraszam, że odwróciłam głowę, nie krzyknęłam, ale się po prostu boję tego momentu. Jest taki... creepy. No. Ale dobra, kontynuujemy naszą podróż do... domeczku. Naszą sekskapadę, tak? Tak Jessica to określiła? Sekskapadę? O nie, muzyka się robi dziwna. Ptaszek! Ostrożnie, ptasi mózgu! To tylko... odpowiedź na pieśń godową. Wow, łatwy jesteś. Tak, jest we mnie może miłość. Słodziak. Widzisz, się wystraszyłam, hello. Dobra, idziemy tutaj, jakimś mostkiem. Dobra, na moście nic nie ma. Jezu, strasznie długa jest ta droga. O, 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 już prawie jesteśmy. Ach, ja pierdzielę. Czy Josh nie mógł chociaż oczyścić drogi, zanim nas tu wysłał? A co miał sam z drzewem zrobić? Co? Nie wiedziałam, że z ciebie taka straszna maruda. A masz lepszy pomysł? Odsuń się, zrzędo. A, puu, pokazuwa. Ej, Mike, chyba masz coś na twarzy. Przecież on widział, że ona trzyma tę śnieżkę. Boże, ale się dobrali, masakra. Sama się prosiłaś? Jazz? Jazz! No nie!
Chciałam biec do niej. Samcia! No? Mogłabyś mi pomóc rozpalać? Miałam się właśnie iść kąpać. O! Może trzeba umyć ci plecy? Dobry żart! Nie żeby coś, ale jesteśmy po roku w domku, gdzie pewnie nie ma ciepłej wody. Dobra, Josh. Zobaczymy, czy wiesz, jak włączyć ciepłą wodę w tym swoim super gniazdku. No i co? No i muszę iść. I nic z kąpania. Co to było? Creepy stuff, creepy stuff, lalalalalala. Dobra, muszę iść na dół. Nie wiem, którędy. O, a co to? A to co jest? A, to jest ten korytarz. Aha, czyli dobrze idziemy. No, sam, chodź. No patrz, jak myślisz, ile mu to zajmie? Myślę, że powinniśmy się rozejrzeć za kocami. A, tam były schody sam. Dasz radę, stary. Wierzymy w ciebie. No, oczywiście. Juhu! Dajesz, Josh, dajesz. No dobra. Jestem niepewien, że gdzieś tutaj w tym domu mieliśmy tablicę duchów. Czy co? Stary, przecież to tylko zabawka. Ja i co robię? Właśnie nie. Ciągle urządzaliśmy seansy. Ja i... Ej, Josh, wyobraź sobie, nie ma ciepłej wody. Straszna lipa, nie sądzisz? Ha, racja, zapomniałem. Trzeba odpalić boiler, jest w piwnicy. To może ja wy nie lubię. Poszukajcie tablicy w tym czasie. Chodzić do piwnicy. Please, poszukajmy jej. Będziemy niczym poszukiwacze skarbów. Okej. Okay. Niech będzie. Wypas, nie będziecie żałować. Nie, ja tam nie wierzę w zjawiska paranormalne. Nie, ja wolę się wykąpać. Tutaj celem sam w tej grze jest to, żeby się wykąpać. Ryk, cyk, cyk. Jezu, strasznie nie lubię piwnicy, naprawdę. Piwnice to... okropne rzeczy są. Po prostu wiecie, Silent Hill mnie nauczył tego, że... Piwnice to nie ma nic ciekawego. Dałam Chrisowi aż wspólne zadanie? Przyda im się trochę czasu na osobności. No. Wiesz, pasują do siebie. Mogliby się przestać ociągać i spiknąć. Serio, im chyba potrzeba jakiegoś... bodźca, który ich połączy, nie wiem, traumatycznego przeżycia, który ich u sobie popchnie, bo w takim tempie prędzej wylądują w domu starców niż, no wiesz, no. Traumatycznego przeżycia, mówisz? O, zdjęcie wspólne. Josh ze swoimi ślicznymi siostrami. Hanna, Beth, cudnie wyglądacie. Okej. Dobra, a gdzie on poszedł do tej piwnicy? A, tutaj jesteś. Dobra. Wiesz co, Sam... Tak, Josh? Chciałem tylko powiedzieć... On chyba na mnie leci. Że? To naprawdę wiele dla mnie znaczy, że tu wróciliście w tym roku i że ty wróciłaś, Sam. O, jestem wspierająca, Josh, tak. Możesz na nas liczyć. Serio, zawsze i wszędzie. Posłuchaj, wszyscy jakoś przez to przejdziemy. Razem. Chcę, żebyśmy miło spędzili czas. No, to jak? Tylko ostrożnie. Wyobraź sobie, korzystałam już kiedyś ze schodów. Jak ten, jak włączymy boiler, to możemy miło spędzić czas. If you know what I mean. Tam wszyscy sobie wiecie, no to co, ja jako sam, no to też chcę coś od życia mieć. Jezu, ale ogromna jest ta piwnica, masakra. Sorry, że zaciągnąłem cię w te lochy. Załatw mi ciepłą wodę i wszystko będzie ekstra fajnie. Nie chciałbym, żebyś musiała się tu błąkać sama. No wiesz. Wiesz, trochę mnie to miejsce przeraża. Ja? Nie chciałabyś tu zostać sama. No, nie chciałabym tu zostać sama.
A, to jest kij. Możesz to podtrzymać? Co to było? A co niby? Ej, weź mi tu poświeć, bo nie widzę, co robię. Ej, możesz... Ej, no nie, tu, przecież kurde nie ruszam. Ale masakra. Dobra, będę trzymała na nodze, to co się stanie? A to naprawdę nie wolno ruszać. Tak totalnie. Nieźle, nieźle. Ja muszę wstrzymać oddech, jak to robię, to jest masakra. Okej, słuchaj, zanim uruchomimy wodę... Jak trzymam tak o sobie, nie? Wody, dobra? To wiecie, ja tym jednak ruszam, no bo kurde, żyję i oddycham. Muszę, wiecie, to wcisnąć w nogę, żeby się w ogóle nie ruszało. Jak są właśnie te elementy takie... Nie wiem, mojemu chłopakowi to strasznie łatwo idzie, jak on sobie grał. I po prostu, wiecie, każdy etap, gdzie właśnie nie wolno ruszać padem, to on to po prostu easy, nie? A ja tu mam zawsze problem. Ach, kurde. Dobra, luz. Spróbuj jeszcze raz. Aha, ale trzeba coś ten... Aaaa, musiałam wyczekać. No, przylipione. No i klasa. A to co znowu? Jest wiele możliwości i żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. tylko cię czuszuję. Widzę, że na serio spękałaś. Ja jestem odważna i dzielna. No jasne. Nie. Podskoczyłaś, bo nagle nabrałaś ochoty na aerobik. A, ty też. O ja cię. Też totalnie spanikowałeś. Co? Nie. Jesteś blady jak ściana. Nie, bzdura. Schodziłem tu wiele razy i to miejsce po prostu tak ma. Tylko stara chata musi sobie czasem beknąć. czekaj, też to słyszysz, nie? Jak rury z wodą. Josh? Co? Rytm jest... dziwnie regularny. Nie. Nie ma w nim nic regularnego. Ja sama nie pójdę. Nie. Może trzeba... iść to sprawdzić. Po co? A może nie? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem, problem z piecem? Nie sądzę. No to zapała za rękę. Nie chciałabym, żeby wybuchł pożar, kiedy tu jestem. Ta, racja. Okay. Ej, czy ja się mogę cofnąć po ten kij? Tam był kij. Halo, gdzie jest ten kij? I need my kij. No i dupa, nie ma kija. On był przy tym gdzieś. Fuck. No to nic nie ma nic, okej. Okay. Nie, bo tam kij był. Po prostu wiecie, i chciałam ten kij. No nie, no czemu ja mam iść pierwsza? Ty jest pierwszy. O mój Boże. Kurwa. Sucho. Nie. O-o. Nie! Żeby nikt się tu nie pałękał! What the fuck? Co? Co do licha? Bum! Zostaliście zmniszczeni. Że co? Nieźle, całkiem nieźle. Ale powiedz, czemu to zrobiłeś? Tu na dole wszystko wygląda jak w jakimś horrorze. Wiecie, miałem niby przepuścić taką cudną okazję. Nie no, tak, bo on jest dowcipny. Ja sobie robisz... Wiedziałeś o tym, Deklu? Nie, i strasznie żałuję. Dobre to było. Kurwa. Ale cfele. Przyznaję, że twój głupi numer mógł mieć w sobie ziarenko humoru. Mistrz żartu. Nie mówiłam,
nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... O matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie! Zrobiłaś w galotki, przecież czuję. Na Boga miłego, co to jest w ogóle za strój? Znalazłem powołanie. Błagam, tylko powiedz, że przyjmiesz śluby milczenia. Okej. Udało ci się ją znaleźć? Dabadabadam. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Wiecie co? Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. A, no i uważajcie na Josha. To intryga. Okej. O, wracamy do najbardziej irytującej postaci. Idziesz po tę torbę? Tak, idę. Boże. Przecież nikt by jej nie wziął. Chyba. O, totemik. Oho, totemik. Czy był czarny? Nie, żółty, czyli strata. Totem pomocy. Okej, czyli ktoś... uciął sobie palce na jakieś pile. Czy trzeba uważać na piły? Okej, that makes sense. That totally makes sense. Oj, tam coś mi majaczy. Oddali. Albo to było to. Pits. Bardzo proszę, madam. No, bo ona poszła się tam przymilać do tego Majka i tam pewnie torbę zostawia. Franca jedna, niedobra. A tu co jest? O, a tam? A coś tam migło, nie? O nie, pierdolę, nie patrzę przez to już. Ja już przez to nie patrzę, ja mam dość. A, bo ja mogę z nią pogadać. Tak. O, jestem wspierającym chłopakiem. Czujesz się już lepiej? Że co? To była ostra kłótnia. Im dalej od tej Jessiki, tym lepiej. Chcę tylko, żebyś się wyluzowała. Wiesz, miło spędziła czas. No, jak wszyscy wyluzują. Jestem kochana. Miło, że się starasz. O, czyli może coś będzie? Ej, ale czy my w ogóle nie mamy latarki? O! Okej. Dobra. Jakiś czujnik ruchu pewnie na ten... na światło. No tak, to by się pewnie wyładowało. O, tam jest ten mostek, to pewnie tam zostawiliśmy. A tak gdzie żeś polezła? Ej, głupolu, chodź tędy. Czemu? Chcesz zaciągnąć mnie w ustronne miejsce? Chodź ze mną, to się przekonasz. Kurde, no. Po takich słowach, no to... nie mogę powiedzieć nie. Matt? Co? Co byś chciał? Tak? Dzięki, że pomagasz mi szukać torby. Wiem, że czasem sporo wymagam. Opłaci mi się to? Hehej. Znaczy, ona pewnie, jak to kobieta strzeli focha, że tak, o, bo ja nie jestem w ogóle bezinteresowna, czy coś w tym stylu. Dobra, to ja po prostu będę wspierać. Nie ma sprawy, tego, że jest szmatą. Tylko pamiętaj, że jestem czymś więcej niż niezawodną i seksowną maszyną do noszenia bagaży, okej? Okej. Udowodnisz to? Przez cały dzień. Cały dzień. Ale kombinę zrobił, no! Że cały dzień dam ci kawałek siebie. No wiesz. O mój Boże. Nie, to znowu ten ziomek. Jeszcze dyszy w dodatku. Ech. No, idzie, żeś tą torbę zgubię. Ja źle. To tutaj oni stali? Wtedy co ich ta widziała? Jak ładnie tej nocy. No, wow. Zróbmy coś z tym. Prawda. A jeszcze przyjemniej być tu z tobą, mięśniaku. O, to w głowie też się znajdzie.
Wystarczająco dużo, żeby mnie lubić, ale wolę te bicepsy. Robiłaś to kiedyś na zewnątrz? Na zewnątrz czego? Mojego auta. Lubię twoje autko. Duże. A tu jest za mało miejsca? Ławeczka. A, sprzątniemy miejsce na ławeczce. Punktem programu zajmijmy się gdzie indziej. A czy ten punkt zaczyna się na G? Tu jest sporo fajnych miejsc. Ale zacząłem oczyszczać nam Gentlemen. No chodź, rozejrzyjmy się. To może przeczyszczę dalej? O, spójrz tylko. Hej. Co jestem? Nie bądź zazdrosny. Po co mnie tu zabrałaś? Żebym się poczuł jak dureń? Nie bądź taki przewrażliwiony. Jestem tu z tobą. To Mike wyszedł na durnia. Dobra, może dureń to złe słowo. Wolisz inne? Szczęściarz. Już lepiej. No, buziaczek, no. Na zgodę. A w sumie to po co my tutaj jesteśmy? Dziocha, gdzie masz tą torbę? W ogóle jak bardzo ona zboczyła z tej ścieżki, nie? O, żeby pogadać sam. Swoją drogą, co tam jest w tej torbie? Gumki. Tylko moja bielizna. Ta koronkowa. No. Kurde, nie potrzebujemy jej. Nie chcesz, żebym dla ciebie pozowała? Przecież i tak ją od razu zerwę. Może chcę nią poświecić. Wtedy będę hojniejsza. Jezu, ale ona go tak... Boże, jak to się mówi? Ona go tak wodzi, że tak... No, tutaj pomóż mi z tym, pomóż mi z tamtym, to ja ci się hojnie ten odwdzięczę, nie? Że jak wiadomo. Ale tak, no nie wiem, nie wiem. O, sówkę słychać. Jakąś sówkę. Światełko. I krzyż. Zbadajmy krzyż. Chodźmy zbadać krzyż. Na jego seksy usta założy się, że nie wsadzisz tam ręki. Wolałbym nie. Po prostu wsuń ją tutaj. Emily! Emily! Już było widać, że po drugiej stronie nic nie ma. Jezu, ale zabawne, wiesz? Oj, wyluzuj. Co to było? Nie wiem. Może to ta Jessica krzyczała? Nie daję, Lyle. O, kurde. No, ale to ten. No, to mogła być Jessica. Ciekawe, czy oni poszli w podobną stronę, czy nie. Proszę bardzo, madam. Dziękuję. Ojej, jakież imponujące. Bo ta muzyka się robi taka, wiecie, że to się zaraz stanie. Szczerze, ja to nie wiem, czy my tą torbę znajdziemy. Dobra. Świński łeb? Ej, co jest? Ja pierdolę, co to ma być? Welcome back? Nie było. To kartka? To na pewno Chris. Albo Josh. Robią sobie z nas jaja. Kurde, śmieszki. Śmieszne chłopaki. Nie podoba mi się to. I też nie. Matt! Kurde, co jest grane? Nie, nie lubię, gdzie to gdzie jest. Wiesz co? Mam już gdzieś te majtki, Matt. Po prostu stąd spieprzajmy. Zgoda. No, ja już nie chcę tych majtków. O, i rozdział się kończy. Super. No, już godzinę prawie trwa. Ale w ogóle widzicie, jak się tutaj zmieniło? Są okna zabite dechami, jakaś poszarpana szmatka tam jest. Chcę zrozumieć twoje odczucia wobec ludzi, którzy boją się samotności. Ja się boję samotności. Ty też czujesz ten strach? Tak. Tak. Jezu, to był pająk w ogóle w tym. Przecież
To nie odzwierciedla sposobu, w jaki prowadzisz swoją grę, nieprawdaż? Hello, którego jest ciekawą postacią. A teraz zbadajmy nieco głębiej twoje uczucia wobec innych osób. Okej. To, co cenisz, to, co szanujesz w sobie i w innych. Okej. Dobrze, panie doktorze. Co twoim zdaniem jest w człowieku ważniejsze? Lojalność czy szczerość? Frank Underwood mówił, że lojalność jest bardzo ważna i lojalności nie da się kupić, czy jakoś tak. Ale szczerość też jest ważna. O mój Boże, to jest trudny wybór. A to nie no, chyba szczerość jednak. Czyli powiesz prawdę, nawet jeśli miałoby to nieprzyjemne skutki dla przyjaciela. A no, co lepsze, szczerość czy dobroczynność? No to jakbym miała te dwa wybrać, to chyba dobroczynność, no że pomóc innym. Myślę, w takim pozytywnym sensie. Tak mi się wydaje, nie wiem, może to trochę źle rozumiem. Jak troskliwy człowiek. Jak miło. Ach ci psycholodzy. No what? Tak. Znowu skończył nam się czas. Dwa pytania mi zadał. Czy tam trzy? Trzy. Previously on Until Dawn. To tylko małe ja, Johanna. Mogę to skipnąć w ogóle? No nie mogę. Dziś obchodzimy pierwszą rocznicę. Nie to, przepraszam. Rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington, które do dziś nie zostały odnalezione. Jestem pewien, że dla Hannah i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. No hello. Ktoś tu się z kimś spoufala. Bum. Efekt motyla. Przepraszam, mówiłaś coś do mnie? Ojej, nie słyszałaś? Za głośno się łajdaczyło. Starczy! Dobre disy tam szły, dobre disy szły. Okej, jasne, spoko. Słyszałeś to? Na Boga miłego, co to jest w ogóle za strój? Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. No i uważajcie na Josha. To intryga. Sama się prosiłaś? Jess? Jess! Tutaj piszą tak. Aby komunikować... Okej, dobra. Tutaj sobie przerwiemy, bo już się zaczyna trzeci rozdział. Także kochani, dziękuję wam ślicznie za oglądanie tego odcinka Until Dawn i mam nadzieję, że wam się podobał. Nie chciałam go dzielić na części, no bo tak jak mówiłam na początku, chciałabym, żeby jeden odcinek to był jeden rozdział w grze, a rozdziałów jest tam 10 bez prologu chyba. No, także tego. No. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu suba, lajeczko, komentarza i tam dzwoneczko, żebyście wiedzieli, kiedy się coś na kanale pojawia. No, także tego, co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!